Dzień dobry Państwu. Otwieram 28. zwyczajną sesję Rady Gminy Przesmykin. Serdecznie witam radnych gminy, witam Pana Wójta, witam Panią Sekretarz, witam Panią Skarbnik, witam kierownika referatu w Urzędzie Gminy, witam kierownika GOPS i witam komendanta Policji Komisariatu w Mordach. Witam Panią Kasię, która zastępuje inspektora do spraw obsługi Rady. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz komórce organizacyjnej Urzędu Gminy w Przesmykach, odpowiedzialnych za obsługę Rady w postaci nośników w wersji elektronicznej, służących do przenoszenia i przechowywania danych. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 radnych stanowi kworum pozwalające podejmowaniu prawomocnych decyzji. Porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, informacja na temat porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Punkt czwarty, informacja komendanta policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku. Punkt piąty, przyjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy, przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Przesmyki. Podpunkt drugi, przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2020 rok. Podpunkt trzeci, przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania w 2021 roku w gminie Przesmyki. Podpunkt czwarty, zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt szósty, sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Przesmyki za 2020 rok. Punkt siódmy, sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Punkt ósmy, sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Przesmyki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. Punkt dziewiąty, informacja z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przesmyki za 2020 rok. Punkt 10. Informacja z działalności Komisji Planowania i Finansów Rady Gminy Przesmyki za 2020 rok. Punkt 11. Informacja wójta o pracy między sesjami. Punkt 12. Wolne wnioski i sprawy różne. I punkt 13. Zamknięcie obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zwyczajowo wykładamy protokoły z poprzednich sesji Rady Gminy do oglądu na czas trwania obrad. Czy radni zgadzają się na taką formę? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o przekazanie protokołu. Dziękuję. Protokół z 25, 26 i 27 sesji Rady Gminy. Przystępujemy teraz do punktu czwartego, porządku obrad. Informacja komendanta policji o stanie porządku bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku. Proszę pana komendanta o przedstawienie informacji. Dzień dobry, witam jeszcze raz państwa. Słychać mnie? Proszę państwa, jak co roku na wiosnę chciałbym przedstawić informację o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mordach, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2020 rok. I proszę państwa, to tak woli przypomnienia, Komisariat Policji w Mordach obsługuje 5 gmin, miasto Mordy, gminę Mordy, gminę Przesmyki, Paprotnia, Korczech i Zbuczy. Jest to teren około 675 tysięcy hektarów, tak więc można sobie wyobrazić spory teren. Około 48% terenu powiatu Siedlce obsługują Mordy, czyli blisko połowa. Proszę państwa, chciałem takie swoje krótkie wystąpienie podzielić na takie trzy główne kategorie odnośnie przestępstw, wykroczeń,
ruchu drogowego, ewentualnie takich kilka danych chciałem Państwu przekazać, najważniejszych z życia codziennego, z którymi spotykają się policjanci, stykają się na co dzień. Proszę Państwa, w 2020 roku na terenie działania Komisariatu Policji w mordach stwierdzono ogółem 134 przestępstwa do 169 w 2019 roku. Jest to spadek ilości przestępstw 77 do 97 o charakterze kryminalnym. 204 postępowania zakończono, wykrywalność na poziomie 62,34. Wykrywalność ogólna 76,12% do 86,39% w 2019 roku. Proszę Państwa, w 7 kategoriach szczególnie uczciwych dla społeczeństwa 18,75 wynosiła w 2019 44,74. Jest to mniejsza ilość przestępstw, tak zwana magia mniejszych cyfr, aczkolwiek skala przestępstw na terenie działania Komisariatu Policji troszeczkę się zmniejszyła, wiadomo z jakich względów. Na wiosnę, na jesieni sprawy covidowe. No i ci co nam, że tak powiem, robią te czyny, czy to przestępstwa, czy to wykroczenia, zmniejszony ruch na ulicach, bo też były takie przypadki. To się wszystko przyczyniło do jak gdyby spadków takich, spadków ilościowych, aczkolwiek już powoli zaczyna to z powrotem nabierać takiego normalnego tempa. Proszę Państwa, stwierdzono jeden przypadek uszkodzenia ciała do 6 w 2019, zatrzymano 38,6 do 55. Mówię, te liczby też mają wpływ ta sytuacja covidowa na ilość osób, czy zatrzymanych, czy ujawnionych sprawców, czy na ilość popełnionych przestępstw. Tak więc to też trzeba brać pod uwagę. 11 kradzieży do 9 w 2019, kradzież z włamaniem, 10 do 15 kradzieży, 12 wypadków drogowych do 24. Tak więc można tutaj zauważyć znaczną ilość spadek. Połowę wypadków drogowych spadło nam na terenie, mówię, całego terenu komisariatu, działalności komisariatu. A w późniejszym wystąpieniu odniosę się do poszczególnych gmin. Zobaczycie Państwo u siebie w gminie, jak to wyglądało. 5 przypadków znęcania się fizycznego i psychicznego. Rozbojów nie było. 10 uszkodzeń mienia do 6 w 2019. Jedną kradzież pojazdu, czyli ciągnika, odnotowano w 2019, nie odnotowano takiego przypadku. Jedna bójka do 2019, tak samo była jedna bójka. Wykryto i ustalono i zatrzymano 93 sprawców czynów karalnych, 134 w 2019. To tak mniej więcej ma się do ilości, proporcjonalnie do ilości czynów, które prowadziliśmy sprawy. Proszę Państwa, sprawy wykroczeniowe, czyli przestępstwa o takim mniejszym charakterze, aczkolwiek też społecznie szkodliwe, niewątpliwie, z którymi częściej się spotykamy, czy to na ulicy, czy to w codziennych relacjach, czy to między sąsiedzkimi, czy między sąsiedzkie relacje. Mianowicie ujawniono 1947 wykroczeń. Zastosowano wobec sprawców wykroczeń 1264 pouczenia do 1855 w 2019. 341 postępowań mandatowych. 260 skierowano wniosków do 244 w 2019. Do sądu, bądź przeprowadzano czynności wyjaśniające.
i nie zostały skierowane, aczkolwiek czynności wyjaśniające w tych 260 przypadkach zostały przeprowadzone. Proszę Państwa, 1953 interwencje, 1685 w miejscach publicznych, w tym domowych 268. 268 razy byli policjanci w miejscu zamieszkania naszych tutaj mieszkańców. W 60 przypadkach sporządzono niebieskie karty, czyli to były znęcanie fizyczne, psychiczne nad członkami najbliższej rodziny i w tym przypadku sporządza się niebieską kartę, co powołane zostało interdyscyplinarne, które takie tematy rozwiązuje przy urzędach gmin. Do wytrzeźwienia zatrzymano 49 osób, których zachowanie zakłócało porządek, spokój publiczny, zagrażało bezpieczeństwu. 781 kontroli pojazdów. Odbyto 51 spotkań ze społeczeństwem, tak więc też wiemy, że te spotkania ze społeczeństwem były też ograniczone ze względu na panującą pandemię. Oczywiście to było wszystko w zarządzeniu sanitarnym, które jest zachowane zgodnie z normami. Proszę Państwa, 44 sprawców na gorącym uczynku zatrzymali 35 osób poszukiwanych policjanci. Wylegitymowano 6965, prawie 7 tysięcy do 7246 osób w 2019. Blisko 7 tysięcy osób wylegitymowano, czyli praktycznie dwie gminy przy smyki każdego, ponad. Tak więc ogrom pracy, tak by się wydawało, ale z tyloma osobami w różnych sytuacjach policjanci mieli do czynienia. Czy to też przy wykonywaniu czynności, czy to przy interwencji. 4283 wywiady, ustalenia, sądy, prokuratury, jednostki policji. To były, mówię, te czynności, z którymi po prostu policjanci się spotykali w ramach czy to dzielnicowi, czy to obchodu, czy to patrolowo-interwencyjnej w ramach służby patrolowej w rejonie służbowym. Proszę Państwa, trzeci dział bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 12 stwierdzonych wypadków drogowych, 24 w 2019, co wcześniej mówiłem. 4 osoby zginęły. Jedna osoba w 2019, 9 zeznało wrażenia ciała, 39 w 2019, policji zgłoszono 163 kolizje drogowe, to jest porównywalnie z 166. Miasto gmina mordy, 23 gmina mordy, 40, Paprokia 16, Korczew 8, Przysmyki 15, Zbuczyn 63. Czyli tak można powiedzieć, że jesteśmy na drugim miejscu w góry w kolizjach. Liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o 3 osoby zabite, zwiększyła się liczba osób zabitych, rannych liczba spadła o 30 osób. Proszę Państwa, skupię się teraz na przesmykach. Ilość wypadków drogowych 2 w 2019, w 2020 0. Liczba osób zabitych 0. Liczba osób rannych w 2019 3, w 2020 0. Czyli tak naprawdę w tym roku, w minionym roku nie mieliśmy wypadków drogowych na terenie gminy Przysmyk z osobami śmiertelnymi. Nie mówię o kolizji. Nie mieliśmy wypadków i kolizji. Proszę. 38 użytkowników znajduje się pod działaniem środków. Przede wszystkim alkoholu, którzy popełnili przestępstwo drogowe w stanie nietrzeźwości. Czyli byli nietrzeźwi, a kierowanie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, krótko mówiąc. I tak wygląda sprawa ruchu drogowego. Proszę Państwa, nieletni, przestępczość nieletnich. Ujawniono jedno przestępstwo kradzieży z udziałem nieletniego. Ograniczone też były działania profilaktyczne realizowane przez czy to dzielnicowych, czy to przez zespół do spraw prewencji kryminalnej nieletnich patologii w Siedlcach z uwagi na też ograniczone bądź zmienne jak gdyby
tryby pracy placówek oświatowych. Zjawisko narkomanii, proszę Państwa, w 2020 roku odnotowano 5 przypadków posiadania środków odurzających, środków psychotropowych, zlikwidowano 3 uprawy konopi indyjskich, gmina Korczew oraz Przesmyki. Łącznie, proszę Państwa, policjanci zabezpieczyli 56 kg przewóz konopi indyjskich, innych niż włókniste. Ponad 50 kg. Proszę sobie wyobrazić, to ten samochód, który 2 lata temu zakupiliśmy, Toyota, dwa razy w dwóch przypadkach woziła pełny samochód środków, znaczy się konopi, po skoszeniu. Jakby to poszło w taki przysłowiowy obrót, no to można sobie wyobrazić, co mogłoby się zadać. A też mieliśmy informację, też sprzęt dojechał, niekoniecznie ludzie musieli tam dojść, bo też i sprzętem terenowym jeździli na te uprawy. No między innymi też w jakimś stopniu przyczyniło się to nasze wspólne działanie do ukrócenia tego procederu. Bo proszę Państwa, 56 kg konopi innych niż włókniste po przebadaniu, no to jest znaczna ilość. Nie ma co się oszukiwać, to jest znaczna ilość. Także tutaj, że tak powiem, no dawno nie mieliśmy takiego ujawnionej takiej ilości konopi. No ale w tamtym roku udało się to nam i na innych substancji 563 gram, czyli około 0,5 kg oraz 45 gram substancji stałej. Różne tabletki, nie tabletki ujawniono. Proszę Państwa, ta prewencja nasza kryminalna też była ograniczona w tym roku. W urzędach gminy są powołane te zespoły interdyscyplinarne, o których wcześniej wspominałem. Dzienicowi po wcześniejszym ustaleniu, umówieniu się w terminach z GOPS-em i z przedstawicielami urzędu podejmują te działania razem z zespołem interdyscyplinarnym. To jest na bieżąco realizowane. Proszę Państwa, prognozy zagrożenia. No, tutaj nie ma jakichś takich odmiennych zagrożeń, jakie przewidujemy, które w tym roku się jakoś ewoluowały. Są to nasze, że tak powiem, działania będą polegały na zwiększeniu udziału służb patrolowych, policjantów wykonujących czynności w charakterze patrolowo-interwencyjnym, żeby było jeszcze więcej tych policjantów na drodze. Będziemy robić tak, dyslokować służby, żeby po prostu tych policjantów było widać. Jeżeli nie są gdzieś tam widoczni, żeby na tą interwencję przyjechali z niedalekiego miejsca, czyli byli w pobliżu. Będziemy monitorować przyczyny wypadków komunikacyjnych, przestępczość kryminalna, gospodarcza, zwłaszcza o charakterze zorganizowanym, zapobieganie przestępstw wykroczeń oraz patologii społecznej, kształtowanie stosunku liczby przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych, wzrost postępowań, których dokonano zabezpieczenia majątkowego w stosunku do ogólnej liczby przestępstw zakończonych wynikiem pozytywnym. Proszę Państwa, zabezpieczamy teraz sprawców przestępstw mienia w postaci maszyn rolniczych, ciągników, na hipoteki prokurator kładzie rękę, krótko mówiąc, w przypadku nawet jazdy pod wpływem alkoholu. Zabezpieczane jest mienie na poczet kar. Tak więc też trzeba być świadomym, jeżeli Państwo mają kontakt z osobami, które gdzieś tam są podatne, bądź mogą być podatne, szczególnie czy kierowcy, czy inne osoby, to też proszę przekazać, że takie działania są podejmowane. Proszę Państwa, współpraca z samorządem lokalnym, no tutaj nie będę się
za mocno wypowiada, bo w mojej ocenie przebiega wzorowo bardzo dobrze. Mam kontakt czy to z panem wójtem, czy to z panem przewodniczącym na bieżąco, czy z poszczególnymi członkami rady. Moje telefony są dostępne. Też gdzieś tam się dzielę dzielnicowi, tak samo są kontakty z mieszkańcami. Telefonia komórkowa, sposoby komunikacji znacznie to ułatwiają. No, mamy ten 21 wiek, więc myślę, że tutaj jakiegoś problemu ze skontaktowaniem się bądź tam podzieleniem się jakimś problemem dzielnicowym, to nie ma problemu, czy ten sednik umówieniem się i przyjście na rozmowę, wizytę. Jestem otwarty i wielokrotnie takie działania podejmowaliśmy. I tutaj mówię z panem wójtem, czy z pracownikami gmin, też nam się współpracuje na bieżąco. Wielokrotnie odbywaliśmy spotkania robocze. Może w tym roku mniej z uwagi na obecną sytuację panującą, ale jeżeli nie jest to możliwe bezpośrednio, robimy takie spotkania czy ustalenia w formie elektronicznej czy tam telefonicznej. Tak więc tutaj nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Proszę Państwa, jeszcze krótko zestawienie dwóch takich najważniejszych dla Państwa, może nie najważniejszych, aczkolwiek takich, na które mogą Państwo mieć wpływ, bądź żeby zobrazować. Wykroczeń było, proszę Państwa, na terenie gminy Przesmyki w poszczególnych latach 17, 18, 19, 20, 28, 22, 30, 36. No, to wzrasta, powoli liczba wzrasta, ale wzrasta też ilość pojazdów i wzrasta i świadomość ludzi. Wykroczenie to nie jest tylko jazda pojazdem i stwierdzenie, że ktoś popełnił wykroczenia. Nie, to jest jakaś tam, jakieś tam, czy to też nawet i spożywanie gdzieś tam, jakiś tam, czy to przy sklepach, czy to nie przy sklepach, czy to gdzieś jakieś tam utarczki słowne, gdzieś jakieś takie czyny o charakterze wykroczeniowym. Przestępstwa ogółem 19 do 20 roku, od 20 do 21, nieznaczny wzrost przestępstw. Interwencje, proszę Państwa, 17, 18, 19, 20 mają się następujące w gminie Przesmyki. 248 w 17, 196 domowych w tym było. W 18 było 72 domowych, 53. W 19 było 159 domowych, 47. W 20 było 323 interwencje domowych, 56. Mamy też infrastrukturę, która tam też się rozrasta w godzinach wieczorowo-nocnych, przeważnie w sobotę, to też generuje nam pewne, jeżeli działały pewne instytucje rozrywkowe, też pewne nam generuje, trzeba być tego świadomym. No to, krótko mówiąc, interwencje. Czy to w tej gminie, czy w gminach pobliskich przyległych, bo jeżeli już tam opuści te 20 km, to jest szansa, że dalej dojedzie. Ale te najważniejsze to są nasze te przyległe gminy, bo wiadomo, w jakim stanie człowiek zmęczony jedzie po takiej imprezie i niekoniecznie musi być pod wpływem. Zmęczenie też powoduje pewne następstwa. Proszę Państwa, zestawienie czynów według najważniejszych takich kwalifikacji, 7 kategorii i na końcu prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W gminie Przesmyki kradzieży z włamaniem w latach 19-23, w 2019 3 było, w 2020 1. Kradzież cudzej rzeczy 2, w 2020 0. Rozboje nie było, uszkodzenie rzeczy 1 była, kradzieże pojazdów nie było, bójkowić nie było, uszczerbku na zdrowiu nie było. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości było 6 w 2019. Skończyło się o 11 stwierdzonych, złapanych kierowcach, znaczy się skontrolowanych kierowcach na 11 w 2020. Dużo, niedużo, o 11 za dużo. Tak więc tak to by się wszystko przedstawiało.
generalnie na najważniejsze informacje Państwu przedstawiłem. Jeżeli Państwo by chcieli, czy to teraz, czy to później, to są dane statystyczne, ale no, też dane, które po prostu odzwierciedlają taką realną pracę policjantów. Proszę Państwa, tak z ciekawości policjanci przejeżdżają na terenie komisariatu około 170 tysięcy kilometrów rocznie. Daje dziennie ponad 450 kilometrów dziennie. 2-3 radiowozy jeżdżą, no to tak można sobie wyobrazić. No, teren jest spory i chcę też Państwu uświadomić, że teren jest duży i też policjantów nie mamy na każdą miejscowość, czy tam jednego, czy dwóch, tak więc ale ciągłość służby jest zapewniona i realizują policjanci swoje zadania. Myślę, że we właściwy sposób. To pokrótce na tyle z tej informacji, którą dla Państwa przygotowałem. Jeżeli Państwo by mieli pytania czy jakieś sugestie, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla Pana Komendanta za przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mordach. Proszę bardzo, czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę nic. Proszę bardzo. Tu nagle wspomniał na temat samochodów. Ja się chcę odnieść, jak gmina Mordy się odnosi do tego finansowania. Czy znowu próbuje to finansowanie, czy dołożyć? Szanowny Panie, powiem tak. Pisma były skierowane do wszystkich gmin. Na chwilę obecną jeszcze nie mam odpowiedzi odnośnie gminy Mordy, czy będą partycypowały w kosztach zakupu pojazdu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Na chwilę obecną nie mam takiej informacji jeszcze. Tak więc trudno mi się odnieść i powiedzieć, czy tak, czy nie w chwili obecnej. Tak więc tak to wygląda. I jeszcze jedno pytanie. Pytanie, to tak, nie wiem, w jakiej to formie. Rozmowa słuchajcie, tak w międzyczasie, w dłuższym czasie, żeby wystąpić o odznaczenie gminy Przestrzeń do naszego dzielnicowego Marka Szczepowskiego. Oznaczenie, no, oznakę jakoś lub finansowo. Żeby to kierownik wziął pod uwagę. Jeżeli nie, to będzie to w formie specjalnej złożą z podpisami mieszkańców dzielnicy. To już on jest pan Marek Szczepkowski. Wiele lat już tu i zapamiętany jest z dobrej strony pozytywnej, także żeby to wziąć pod uwagę. Dobrze, to w formie roboczej tutaj z przedstawicielami gminy ustalimy dalszy bieg postępowania, ale dziękuję za sugestie i w pełni z Panem się zgadzam. Jest to i dziękuję, że zauważyli Państwo pracę dzielnicowego. Jest to wieloletni policjant z bardzo dużym doświadczeniem, stabilny, posiadający bardzo dobre rozpoznanie osobowe, terenowe. Jest pomocny, przydatny jednostce. I jego wiedza jest po prostu no, wieloletnia służba i dla społeczeństwa, jak i dla społeczeństwa jako wieloletni dzielnicowy, tak myślę, że to też to wszystko procentuje, że taką wiedzę posiada, no to po prostu jego doświadczenie. No. No nie sposób doświadczenia ocenić tutaj w formie jakiejś tam, prawda, jakaś tam miara tego doświadczenia. Nie wiem, czy da się ocenić, po prostu człowiek ma, wie i umie pewne rzeczy zrobić, wykonać. Tak jest. Wysokiej kultury osobistej, zgadza się. Myślę, że jest przydatnym tutaj dzielnicowym i odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. To dziękuję za sugestie w takim razie. Dziękuję bardzo. Czy radni jeszcze mają jakieś pytania? Nie widzę.
Przystępujemy teraz do punktu 5, podpunktu 1 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Przesmyk. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, myślę, że to kierownik kilka słów, pewno w skrócie, bo mamy taką sesję, jaką mamy, że jakby byli sądzi, to musiałaby mówić od każde zdanie i podeprzeć to jeszcze prezentację. Natomiast wszystko omawialiśmy na komisjach, jeżeli może się w międzyczasie jakieś pytania nasuwają po komisjach. To tak charakterystycznie, krótko, Panie Kierownik, żeby nie powtarzać tego samego, bo ci radni byli na komisji. Szanowni Państwo, tak jak mój tutaj powiedział, trzy sprawozdania były prezentowane na komisjach w dniu 27, czyli ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Przesmyki za 2020 rok, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok oraz sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb z tego zakresu w 2021 roku. Więc jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Natomiast wszystkie te trzy sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki, a także tutaj prezentowana prezentacja, która szczegółowo omawia wszystkie te zagadnienia. Jeżeli ktoś by się właśnie chciał bardziej zainteresować, to zapraszam na stronę internetową. A jeżeli jakieś są pytania, to chętnie odpowiem i bardzo proszę o przyjęcie uchwał w sprawie właśnie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej, sprawozdania z działalności i sprawozdania z zakresu wspierania rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Czy radni mają pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Zasady głosowania każdy radny zna, więc przystępujemy do głosowania. Bobry Karpariusz. Jestem za. Boga i Grażyna. Jestem za. Kaciński Jerzy, nieobecny. Czura Maria. Głuchowski Barzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Jestem za. Lewczuk Przemysław, nieobecny. Mężyński Radosław, nieobecny. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żołowski Sylwester. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że za głosowało 11 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 174 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przejęcia osobów zasobów pomocy społecznej gminy Przesmyki. Kolejnym naszym punktem jest punkt 5, podpunkt 2 porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2020 rok. Czy radni mają pytania co do tej uchwały? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobry Karpariusz. Jestem za. Bubaj Grażyna. Jestem za. Kociński Jerzy, nieobecny. Czura Maria. Głuchowski Warzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lewczuk Przemysław, nieobecny. Mężyński Radosław, nieobecny. Michał Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żołowski Sylwester. Skolimowski Wojciech, jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 11 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 175 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2020 rok. Kolejnym naszym punktem jest punkt 5, podpunkt 3 porządku. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania w 2021 roku w gminie Przesmyki. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobry Karpariusz. Buba i Grażyna. Kaciński Jerzy, nieobecny. Czura Maria. Głuchowski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lewczuk Przemysław, nieobecny. Mężyński Radosław, nieobecny. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Grzegorzki Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 11 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 176 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania w 2021 roku w gminie Przesmyki. Przystępujemy teraz do podpunktu 4 porządku obrad, zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Uchwała ta też była omawiana. Proszę Pani Skarbnik, czy Pani chce coś dodać jeszcze? Przypomnę, że zwiększenie dochodów z podatku 407 660 groszy. Główne zwiększenie dotyczy dotacji zleconych, w tym na wypłatę części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki zostaną uruchomione po sesji w dniu dzisiejszym na konta rolników. Ponadto w wydatkach dokonujemy zmian, dostosowujemy do ilości dzieci, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. Początkowo ustala się je na etapie danych z miesiąca września, a później właśnie w okresie, już mamy dane takie aktualne, dostosowujemy te dane. Ponadto przeznaczamy środki na dofinansowanie do zakupu samochodów dla policji, dla komisariatu w mordach. Jest to kwota 7 520 zł. I dostosowujemy jeszcze w wydatkach środki, zwiększamy do 92 tysięcy na remont świetlicy w Lipinach. Remont został rozpoczęty w ubiegłym roku i po prostu z uwagi na warunki atmosferyczne został on przerwany. Chcemy wznowić te prace, bo środki zaplanowane w roku ubiegłym poszły w nadwyżkę budżetową. Jeszcze uzupełniamy środki z zadań własnych na wypłatę stypendiów socjalnych, ponieważ część środków z dotacji została włączona już do budżetu gminy, a jest to zadanie łączone. Finansujemy również ze środków własnych 20%, to dokładamy kwotę, która jest brakująca. Jest to kwota 1600 zł. Zmiany, które wprowadzone są niniejszą uchwałą, powodują zmiany w tabeli numer 1 dochody, tabeli numer 2 wydatki, tabeli numer 2, która przedstawia nam wydatki na inwestycje, w załączniku numer 1 udzielone dotacje, ponieważ dotacja dla policji na zakup samochodu dochodzi tutaj nam, i zadanie, dochody z zadań zleconych oraz wydatki z zadań zleconych z uwagi na otrzymane dotacje określone ustawami jako zadania zlecone, czyli akcyza. I tam na wspieranie rodziny otrzymaliśmy dotację 40 zł na bieżące zakupy. To jest taka maleńka kwota i też ona jest do zadań zleconych doliczana. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy są pytania jakieś? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bogdyk Arkadiusz. Bułaj Grażyna. Kaciński Jerzy, nieobecny. Ciura Marian. Buchowski Wawrzyniec. Andrzejewski Mieczysław. Leczuk Przemysław, nieobecny. Mężyński Radosław, nieobecny. Chiala Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Grzewuski Sylwester. Skolimowski Wojciech, jestem za. Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 11 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 177 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Przystępujemy teraz do punktu 6 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Przesmyki za 2020 rok. Sprawozdanie było omawiane podczas posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy. Czy radni jeszcze mają może jakieś uwagi, pytania odnośnie tego sprawozdania? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Przesmyki za 2020 rok.
Kolejnym naszym punktem, punkt 7 porządku obrad, sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Te sprawozdanie również było omawiane na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy. Czy radni mają jakieś uwagi lub pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Kolejnym punktem jest punkt 8 porządku obrad, sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Przesmyki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. Te sprawozdanie również było omawiane na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy. Czy są może pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Przesmyki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. Przystępujemy teraz do punktu 9 porządku obrad. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej Gminy Przesmyki za 2020 rok. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie informacji. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przesmyki za 2020 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy działa zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy na sesji Rady Gminy. Posiedzenie komisji odbywają się w zwodniącym forum. W posiedzeniach komisji uczestniczyli wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik gminy, przewodniczący rady gminy, wiceprzewodniczący rady gminy w razie potrzeb, kierownicy jednostek i zaproszeni goście. W obecnej kadencji, ósmej kadencji komisja liczy 3 członków w osobach rady. Ciurewalia przewodniczący komisji, Dobrzyniec Głuchowski, członek komisji, Krzysztof Michalak, członek komisji. Udział w posiedzeniach komisji 8 kadencji Rady Gminy przedstawiał się następująco. Wszyscy członkowie komisji obecni na wszystkich posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań. Komisja samodzielnie raz komisja ze wszystkimi komisjami, 5 spotkań połączonych z Komisją Planowania i Finansów. W 2020 roku komisja zaopiniowała 34 uchwały. Komisja na swych posiedzeniach analizowała materiały i podejmowała wnioski, które przedmiotem posiedzeń komisji i obrad sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczącemu. Czy ktoś ma uwagi do tej informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła informację w działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przez 2020 rok. Punkt 10 porządku obrad, informacja z działalności Komisji Planowania i Finansów Rady Gminy Przesmyki za 2020 rok. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo. Komisja Planowania i Finansów Rady Gminy Przesmyki działa zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy na sesji Rady Gminy. Posiedzenia komisji odbywają się z obowiązującym forum. W posiedzeniach komisji uczestniczyli wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik gminy, przewodniczący Rady Gminy, wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz w razie potrzeb kierownicy jednostek i zaproszeni goście. W obecnej 8 kadencji komisja liczy 3 członków w osobach radnych. Soszyński Grzegorz, przewodniczący komisji, Bobryk Arkadiusz, członek komisji, Jędrzejewski Mieczysław, członek komisji. Udział w posiedzeniach komisji przedstawia się następująco. Soszyński Grzegorz, nieobecny na jednym posiedzeniu, Bobryk Arkadiusz, nieobecny na jednym posiedzeniu, Jędrzejewski Mieczysław, obecny na wszystkich posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń komisji. Jedna wspólnie ze wszystkimi komisjami, 5 połączonych z komisją rewizyjną. W 2020 roku komisja zaopiniowała 34 uchwały. Komisja na swych posiedzeniach analizowała materiały i podejmowała wnioski, które były przedmiotem posiedzeń komisji i obrad sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącego. Czy radni mają uwagi lub pytania odnośnie tej informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła informację z działalności Komisji Planowania i Finansów Rady Gminy Przesmyki za 2020 rok. Kolejnym naszym punktem jest punkt 11 porządku obrad. Informacja wójta o pracy między sesjami. Proszę panie wójcie. Szanowni Państwo, ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 26 stycznia. Zwyczajne, nadzwyczajne były 23 lutego, 14 kwietnia. Jak widzicie Państwo, praca w dzisiejszych czasach na sesji jest pracą taką troszkę utrudnioną z racji tych lockdownów i wszystkich obostrzeń. Niemniej jednak chcę Państwa zapewnić, że wszystkie prace, które w budżecie zostały przyjęte na rok 2021, idą prawidłowo. Generalnie koncentrujemy się, można powiedzieć, od 1 stycznia na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku medyczno-administracyjnego. Właśnie w dniu wczorajszym, to co mówiłem na komisjach, podpisaliśmy umowę z panem marszałkiem na dofinansowanie o wartości 2 miliony złotych. Przywieźliśmy taki duży czek, stoi w moim pokoju 2 miliony złotych. No i oczywiście musiałem się podzielić na tym spotkaniu, bo tam było tych gmin kilka, trochę mediów, na pewno dzisiaj tak gdzieś tam, czy w katolickim radiu Podlasie, czy w Podlasie się pokażą artykuły różne, że to jest budynek na dzisiejsze czasy, że właśnie bardzo dużo czasu, bardzo dużo środków poświęcamy na część tą medyczną, która jest niezbędna dla społeczeństwa pokowidowego, jak również dla społeczeństwa senioralnego, a takie mamy społeczeństwo w gminach wiejskich, bo młodzież wyjeżdża, starsi ludzie zostają, częściej potrzebują korzystania z tych wszystkich właśnie medycznych zabiegów, czy też usług. Wobec powyższego chcę jeszcze raz przypomnieć, że w naszym tutaj budynku w części C medycznej powstają 5 gabinetów lekarskich i jedna kondygnacja to jest oddział rehabilitacji. Będę jeszcze poszukiwał pieniędzy na oddział, wyposażenie oddziału rehabilitacji. Być może się uda, jak się nie uda, to 2 miliony, kwota, która już wpłynęła na rachunek, wpłynie zaraz na rachunek gminy, znacznie nam pomoże i zmniejszy, wyeliminuje, że tak powiem, prawie do zera krawiec, który planowaliśmy na zaciągnięcie tej inwestycji. Chcę powiedzieć, że wcześniej dostaliśmy również od pana ministra, pana premiera Morawieckiego 567 tysięcy, tak jak przed wyborami, jak wszyscy dostawali. I tam te środki żeśmy skonsumowali, że tak powiem, na koniec roku pracy z wykonawcy na część, pewien etap prac na tym budynku. Następne rozliczenie z wykonawcą mamy na koniec czerwca. Czekamy na informację o zakresie prac, które zakończy w tej chwili. Najbardziej zaawansowane są prace, bo i tego wymagaliśmy w części C, czyli bo budynek jest podzielony na trzy części. A, tam gdzie ja urzęduję, B, gdzie jest apteka i nad apteką część gminy i C, część medyczna ośrodek zdrowia. W części C ze względu na to, że chcemy, żeby jak najszybciej pani doktor wróciła tutaj na tą część, chociażby pierwszy parter, żeby mogła kontynuować usługi medyczne w zakresie lekarza rodzinnego. Ponieważ mieliśmy wstępne uzgodnienie, że to będzie koniec marca, był poślizg ze względu na zimę, te warunki atmosferyczne, zapadaliśmy, że zimy nie będzie, ale ta zima była. No i drugi termin ustaliliśmy 30 czerwca, więc jeszcze dobrze by było, żeby firma do 30 czerwca dotrzymała zobowiązań i żeby mogła wejść pani doktor w część C, w parterową część. Chociaż tam już są wszystkie instalacje położone, okna te, które były przedmiotem przetargu, rozbudowy, nadbudowy zostały już powstawiane. Teraz po weekendzie najprawdopodobniej wejdą tynkarze, którzy będą właśnie w tej części. Bo najbardziej nam zależy, żeby jak najszybciej uruchomić tą część C. Później będziemy przychodzić na część administracyjną i dalej będą prace trwały na części administracyjnej. Chcę również powiedzieć, że też są to utrudnienia dla petentów, mieszkańców naszej gminy, którzy przychodzą do Urzędu Gminy. No ale dotychczas chociażby ten lockdown nam pomagał ze względu na to, że przyjmowaliśmy interesantów w biurze podawczym, tylko nie chodzili interesanci po Urzędzie Gminy. Przecież niektórzy z ciekawości się bardzo chcą wejść do środka, zobaczyć jak to wygląda. Nic ciekawego, bo my siedzimy w kubku, w kurzu. Czasami, że głowa boli na koniec dnia o czwarty, jak się wychodzi do domu po całodziennym stukaniu czy warczeniu różnych urządzeń elektrycznych.
publicznych przez firmy na górze. To się pomału zaczyna zmieniać, budynek już nabrał bryły, dach praktycznie jest prawie skończony, tam został szakt jeszcze windowy do obłożenia, do ocieplenia i do pokrycia. No i w tej chwili trwają różne uzgodnienia, bo wiadomo, że to stare budynki, każde dotknięcie nowego czegoś, jakiegoś elementu do tego starego budynku wprowadza jakieś zaskoczenia, no i to trzeba wszystko powyjaśniać, poustalać, co jest przedmiotem przetargu, co jest zakresem umowy, a co trzeba naprawić, bo się nie da dalej nic zrobić. Wykonawcę pytałem na ostatniej Radzie Budowy, która była w miesiącu kwietniu, chyba na początku kwietnia, albo koniec marca, czy termin listopadowy jest, może być zagrożony wykonania, bo mamy termin wykonania tych prac 30 listopad. Powiedział, że nie przewiduje zagrożenia terminu wykonania prac. Chociaż w moim odczuciu na chwilę obecną mamy dobry miesiąc zaległości w stosunku do harmonogramu, ale wybaczam, bo ta zima i te warunki covidowe no też wprowadzają pewne ograniczenia w wykonawstwie. To tyle z mojej strony. Chcę powiedzieć, że również w tej chwili przygotowaliśmy kolejny przetarg, dzisiaj go właśnie uruchamiamy, bo my przypomnę Państwu, że jeszcze raz, że planowaliśmy przez 3 lata wykonać tę inwestycję, a teraz dążymy, żeby zakończyć to wszystko do końca roku, łącznie z placem dookoła budynku. No i przyspieszyliśmy z tymi przetargami, czyli przetarg na dolną część, bo dolna część musi być do, że tak powiem, jeszcze dostyropianowana 5 cm styropianem, mają być wymienione okna, bo są okna o przenikalności 1,3 wskaźnik, dzisiaj wskaźnik wymagany dla obiektu medycznego jest 0,9, czyli okna trzyszybowe muszą wejść w zamian za te okna dwuszybowe. I właśnie przygotowujemy przetarg w tej chwili, żeby równolegle z górną częścią i dolna część mogła być wykonana, a wtedy będziemy mogli wejść na pracę zagospodarowania terenu wokół budynku. To będzie kolejny, trzeci przetarg, bo było to podzielone na 3 przetargi. Rozbudowa, nadbudowa wraz z instalacjami i w środku adaptacją wszystkich pomieszczeń, wymianą stolarki kijowej z drzwi 0,8 na 0,9, bo takie są wymagania dzisiaj przepisów BHP i PPOSZ. To wszystko jest przedmiotem pierwszego przetargu. Drugi przetarg to jest elewacja i okna na dolnej części. I trzeci przetarg to jest zagospodarowanie terenu wokół budynku. I tak też będziemy to sukcesywnie w miarę upływu czasu i postępu na budowie będziemy te przetargi ogłaszać, tak żeby z placem na Boże Narodzenie skończyć. Tak. Chciałbym, żeby to było, może nawet wcześniej, jak się uda, to zależy jak elewacja nam pójdzie. Jak elewacja pójdzie dobrze latem, będzie dużo czasu jeszcze do zimy, to wtedy już będziemy mogli wchodzić na prace brukowe dookoła. Bo tam jest przewidziane swoje parkingi z tyłu dla pracowników i dla lekarzy, z przodu dla petentów, także żeby to trochę rozładować, bo czasami to podbiło nie ma gdzie w ogóle zatrzymać się samochodem. To tak mniej więcej z tą inwestycją. Kolejne inwestycje też chcę powiedzieć, że wychodzą, bo ponieważ już jest po przetargu starosta siedlecki z drogą Łysów-Kruszew, wykonawca Lubartów wyłoniony. Czekamy, kiedy wejdzie wykonawca w teren. Myślę, że to lada moment, kwestia, bo to jest najlepszy czas pracy, to zaczynać w maju, kończyć we wrześniu pracę na drogach i to jest optymalne rozwiązanie. Czekamy jeszcze na kolejne zadania, które przewidzieliśmy w budżecie, a między innymi droga Przesmyki Gniewiski, 1,5 km, która jest też uwzględniona, będzie droga powiatowa w budżecie powiatu. My zdeklarowaliśmy, że będziemy partycypować w tej drodze, tak samo jak i Wysokruszew partycypujemy w tej drodze. Czekamy, ale myślę, że starosta na początku te zadania większe z projektów, z pozwoleniami ogłosił przetargi, a w następnym etapie będzie ogłaszał na te remontowe, bo to będzie remontem bez pozwoleń, to droga Gniewiski, tak jak był pierwszy etap, 1,5 km zrobiony, drugi etap też. I chcę powiedzieć, że w tym momencie to generalnie, no można powiedzieć, że 99% dróg na terenie gminy Przesmyki głównych, tych przejazdowych będzie utwierdzony. Myślę, że jesteśmy jedną z niewielu gmin, które tego sukcesu dostąpiły, bo wczoraj podpisując umowę z marszałkiem na te środki z komponentu JOD, bo to są takie działania strategiczne dla gmin, zauważyłem, że niektóre gminy jeszcze bardzo dużo środków potrzebują na przebudowę dróg, bardzo dużo środków potrzebują na modernizację słuchów, które już są na przykład przestarzałe, bo były w latach 70. czy 80. budowane. Ja chcę powiedzieć, że w naszym przypadku, jeśli chodzi o słuchy, stacje wodociągowe, to mamy paprotnie po modernizacji, najnowszej modernizacji z fotowoltaiką na dachu, z
czyli po to, żeby nie zwyższać ceny kosztów wody. Mamy pozostałe ujęcia kamianki po modernizacji i one są, funkcjonują bardzo dobrze, bez żadnych zakłóceń, bez żadnych zastrzeżeń, chociaż dzisiaj mamy awarię na sieci na kamiankach. Wczoraj mieliśmy na powrót, dzisiaj na kamiankach mamy awarię. I Dąbrowa, którą w tym roku chcemy przemodernizować totalnie, to znaczy też zrobić elewację, budynek cały, dojazd do budynku i założyć fotowoltaikę w celu obniżania kosztów poboru energii do produkcji wody. Czyli tutaj w tej części też w tym roku będzie zamknięty temat modernizacji SUW w Dąbrowie, bo myśmy go budowali, ale to już upłynęło 95 rok bodajże, to upłynęło już, nie, 98 rok może. W 8 roku, tak. Upłynęło 22 lata i zobaczcie, budynek już się podstarzał i technologia w środku się podstarzała, chociaż jest to, można powiedzieć, nowy budynek obecnych czasów, więc to chcemy też poprawić, żeby znów kolejne 20 czy 30 lat do tego nie wracać, żeby po prostu woda do nas płynęła. Pamiętajcie jedną rzecz, że w tej chwili bardzo dużo osób występuje o większe rozbiory wody w naszych SUW-ów. Będą pewne ograniczenia, bo nie możemy dawać w nieskończoność możliwości poboru wody, a w dzisiejszych inwestycjach wymagane jest to ilość litrów na sekundę. Nasze wodociągi nie będą w stanie niektóre zagwarantować tych litrów na sekundę. Jeżeli nie zagwarantują, coś się przydarzy, na przykład w wodzie pożarowej, to później związek ponosi odpowiedzialność za to, że nie przesnął tej wody i tych ilości na metrów na sekundę. Do czego zmierzam? Dlatego, że programy dla naszych wodociągów, dla kamian, to były liczone w latach 70., dla paprotni były liczone w latach 80. Ja to przeliczałem jeszcze na początku lat 90. jeszcze raz paprotnie, bo były pominięte lipiny i zawady z paprotni, więc żeby uwzględnić lipiny i zawady, przeliczałem to jeszcze raz. I te przekroje rur w programie były przewidziane na tamte czasy, średnice rur. Dzisiaj tej wody i pod tamte potrzeby gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych. I pożarowa woda była liczona na tamte czasy. Dzisiaj po upływie 20 kilku lat każdy z nas korzysta z większej ilości wody. Zresztą stacja produkuje 5 razy tyle wody niż w roku 95. SUW paprotny. To są ogromne ilości. To jest codziennie rzeka płynąca, potężna wody. Więc tej wody na stacji nie brakuje, ale w rurach nie zawsze jesteśmy w stanie podać każdą ilość wody w każdym momencie. My jeszcze nie ograniczaliśmy latem w momencie suszy, żeby nikt nie pryskał, nie polewał. Pozwalamy, ponieważ najwyżej chwilowo ciśnienie spada trochę w sieci, bo dużo kranów leje wodę, ale tej wody na stacjach nam starcza, bo mamy zapasy na stacjach wody, natomiast przekroje rur mają swoje ograniczenia. I na przykład dzisiaj, żeby zagwarantować komuś 15 metrów na sekundę, bo tutaj jest woda pożarowa z hydrantu, żeby przy podnim ciśnieniu ta woda leciała, 15 metrów sześciennych, metr sześcienny, 15 sekund. Tak, bodajże. Tak, Marian, dobrze mówię? Więc po prostu ta sieć nie wydoła tego, nie jest w stanie puścić takiej ilości wody z hydrantu. Bo już po drodze dużo tej wody jest zabierana wcześniej, ze względu na, chociażby na to, że gospodarstwa nasze się zmieniły, rozwinęły, że socjal większy jest w domach, że powstały większe chlewnie po drodze, inne rzeczy. Także to jest rzecz normalna. I teraz ja aż się boję myśleć, co to będzie za lat kilkanaście, gdzie trzeba będzie może od nowa pokusić się o program i obok tych rur położyć drugie rury. No bo jeżeli będzie woda jest na stacjach, a rurami się więcej nie da popchać już, to po prostu to trzeba będzie myśleć o tym. Tylko teraz jest pytanie, ile osób dzisiaj będzie zainteresowanych wodociągowaniem. Wtedy, jakbyśmy budowali te sieci, wody nie było. Więc każdy chciał. Dzisiaj 70% gospodarstw, nawet ciśnienie 1,5 atmosfery im wystarczy, żeby socjalne sprawy czy bytowe załatwić. Natomiast te gospodarstwa te rozwijające się będą chciały większej tej wody. I to będzie gra interesów. Bardzo będzie trudny temat na lata następne. No nikt nie był w stanie przewidzieć w latach 90. jakie to trzeba gdzie przekroje rur położyć w roku 2022. No nikt nie był w stanie przewidzieć, w jakim kierunku wieś pójdzie, jak się rozwinie, co będzie i tak dalej. Także tutaj, a chcę Państwa zapewnić, że wtedy, jakbyśmy te programy liczyliśmy, pomimo to, że program mówi na przykład, że budujemy w kierunku Przesmyk 3 km sieci przekroju 315
15 największego przekroju wodociągowego, to myśmy robili nie 3 km, a robiliśmy 4,5, wydłużaliśmy jeszcze te odcinki. Jak było 6 czy 10 km w sieci przekrojem 225, to myśmy robili nie te 10 km, tylko robiliśmy 15 km przekrojem 225, żeby wydłużać te przekroje, a to dawało jeszcze ponad program normatywny większe dostarczanie wody do gospodarstw. I to się okazało, że to jest za małe dzisiaj. Już się robi za małe. Także proszę wierzyć mi, to dzisiaj dużo chlewni chce mieć zagwarantowane wodę z wodociągu, bo nie tak jak kiedyś mi mówiono, że po co nam te wodociągi, w latach 90. mamy dobre studnie, dobre hydrofory, będzie wszystko ok. I tutaj trzeba budować drogi, nie wodociągi. Dzisiaj bez wody, bez dobrej drogi, bez telefonu, bez internetu, no nie jesteśmy w stanie funkcjonować, żyjemy doskonale. To jest podstawa do bytu, do życia człowieka. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te sprawy inwestycyjne, które chcę powiedzieć, tylko że ta inwestycja SUW-u w Dąbrowie będzie odbywała się poza budżetem gminy, będzie odbywała z budżetu związku. Czyli to nas nic nie będzie kosztowało, żebyście była jasność. Ale związek jest nasz, bo my tworzymy ten związek na 3 gminy, Repki, Przysmyki, Poprotnia. W tamtym roku zrobiliśmy kapitalny remont SUW-u w Poprotni. Proszę zobaczyć, jak teraz wygląda. Teraz wygląda na stację wodociągową, bo kiedyś to taka jakaś budka stała w polu, nie wiadomo, co tam było. Dzisiaj to wygląda normalnie i teraz wchodzimy na Dąbrowę. Mamy jeszcze ze Skrzeszewem w gminie Repki problem, ale chcemy włączyć Skrzeszew do wodociągu Poprotnia, bo na wodociągu Poprotnia chcę to zaznaczyć, że jeszcze została jedna studnia odwiedzona, czyli zwiększony zapas wody został dodatkowo. Więc możliwość jest podłączania nowych obszarów wsi, ale zwiększenie przekrojów się nie da zwiększyć. No nie da się w kierunku nowych wsi wybudować większego przekroju, jak był wcześniej wybudowany, bo to się nawiązujemy do istniejących przekrojów. Także tak to wygląda. To tyle. Czekamy jeszcze na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na dwa wnioski, które złożyliśmy na FOK, Fundusz Polnych Gruntów Rolnych. Chcemy dwie drogi lokalne zrobić. Przypomnę, droga przy tworku Muzeum w Dąbrowie, ta żwirowa, cała droga, plus droga Przesmyki, Pieczarkarnia, asfalt ten przekryć jeszcze jedną warstwą. Pieczarkarnia, tak to nazywam pieczarkarnia, to jest droga w kierunku no, też i dyskoteki, i piekarni, i zakładu naprawy samochodów, i pieczarkarni, więc tak to, i cmentarza w pewnej części, więc chcemy troszkę poprawić to, bo to trzeba parę lat się rozlecie, to co było, to się rozlecie, to było budowane w latach 80. ten asfalt, jeszcze za czasów GS-u i SKR. Więc tak to mniej więcej wygląda i tu myślę, że te dwa wnioski, jak wrócimy po weekendzie, to coś się zacznie dziać, bo zawsze tak na przełomie kwietnia, maja Urząd Marszałkowski rozpatruje wnioski dotyczące Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i myślę, że co najmniej jedno z zadań będziemy robić, a w pierwszej kolejności jest skazana droga przy Dąbrowie. Ona już drugi raz jest skazywana, kiedyś była trzy razy skazana i teraz wskazujemy ją drugi raz po to, żeby dopełnić tych formalności i zrobić drogę asfaltową, żeby mogli tam ludzie przyjeżdżający z daleka, a teraz i autobusy są uruchamiane do muzeum specjalne z budżetu obywatelskiego, z tego muzeum, więc żeby nie mówili, że po prostu no, dworek jest ok, ale droga to jest fatalna. Także tyle z mojej strony. Wszystkie inne prace są na bieżąco realizowane, więc gmina funkcjonuje normalnie, obsługujemy petentów w formie elektronicznej, bądź też w formie dokumentów wydawanych w biurze podawczym. Na bieżąco przychodzą interesanci do gminy na dolnym korytarzu. Także tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Zaraz, momencik, panie radny. Przystępujemy teraz do punktu 12. Wolne wnioski, sprawy różne. Proszę was. Nie mówię o różnych istnieniach, które mówiliśmy podchodzący trzody pewnej, czy wydma, żeby jakokolwiek wodę miały mniejsze ciśnienia było. Dobrze, że to nie popadł chybie sierpnie uważam, bo podobne trzody pewnie by na bardzo mieli problem. Zresztą wiadomo, kończy się do dobrego bardzo szybko przyzwyczaja i brak wody nawet już brak tych studni, to herbatę budowa to jest był problem. Bardzo dużo telefonów powinien do poprawki, jak długo ta awaria będzie i to wszystko tak, żeby
Ja nie mówię, że to na wczoraj. Wiadomo, że mamy inwestycje, jakie mamy duże, ale to trzeba brać pod uwagę i szukać pieniędzy, żeby to zrobić. No i następny też, jak żeśmy na komisji wspomnieli, po przyszłości też samochodem dla gminy, no bo w końcu on się wysłuży i rozejdzie, że remont będzie prosty jak u samochodu. No, wiadomo, że części są drogie. Jak już nie będziemy sponsorować dla policji, to kupimy dla gminy samochód. Na razie bardzo dobrze. Ja powiem tak, że mamy wiekowe samochody, jeszcze raz się powtórzę. Polonez 20 lat, bezawaryjny, przychodzi przeglądy, jeżdżą pracownicy w teren, bez rdzy, bez niczego. Najważniejsze, jakby nie przeszedł przeglądów, to musielibyśmy wstawić na kołki, a jedzie i przechodzi przeglądy wszystkie. Czyli jest utrzymany bardzo dobrze. No i Honda 13 lat. Bez zarzutów, zero awarii, nic się nie dzieje. No może silny komfort na dzisiejsze czasy jazdy, ale trzeba myśleć, że wcześniej czy później Honda zostanie do jazdy w teren, bo teraz już nie mam innych środków komunikacji w teren dla pracowników. Czy to pracowników gminy, czy GOPS-u, bo oni jeżdżą w teren, często do petentu. W związku z tym no, trzeba będzie wcześniej czy później myśleć, ale to może nie na chwilę obecną. Natomiast wracając do wodociągu, który radny podniósł, chcę powiedzieć, że mamy dwa rozwiązania przygotowane w naszych programach. Do zasilenia, jak to mówią, od tyłu sieci, która w przypadku ulegnie awarii jest w trakcie stawy wody. Czyli pierwsze to jest połączenie wodociągu Dąbrowa przez Podraczynie w Raczynach i w Raczynach mała przepompownia ma powstać, taka w ziemi, przepompownia na sieci, po to, żeby popchać z Dąbrowy wodę w rury wodociągu Paprotnia w przypadku, jeżeli awaria nastąpi gdzieś na odcinku Paprotnia gmina Przesmyki. I drugie rozwiązanie to jest dla wodociągu Paprotnia jest przygotowane, do połączenia wodociągu Paprotnia od strony Kniewisk do Przesmyk. To jest też taka opaska, bo jest odcinek Węczycki-Kniewiski jest zrobiony dla Kniewisk. To jest inna sieć niż sieć na Przesmyki, bo na Przesmyki doleci przez Pluty od razu, koryciane Pryszki. I można by było ten odcinek 4-kilometrowy, 3-kilometrowy, nie 4-kilometrowy z Kniewisk, tak? Wykonać, tylko on jest pusty, bo tylko w polach, żeby połączyć z wodociągiem w Przesmykach tutaj ulicy Kościuszki, żeby była woda w przypadku awarii z wodociągu Paprotnia inną trasą pchana. Myśmy tego nigdy nie robiliśmy, bo uważaliśmy, że tam nikt nie mieszka, nikomu to jest niepotrzebne, tylko to jest dla bezpieczeństwa wodociągowego. Można zawsze do tego wrócić, to jest w programach policzonych, zawsze to zrobić. I trzeci wariant, to zrobiliśmy, żeby spiąć wszystkie wodociągi w pierścień na terenie gminy Przesmyki. Mamy dwie stacje na terenie gminy Przesmyki, trzecią na terenie gminy Paprotnia. Połączyć Kamianki z Dąbrową, od Czawa jest bardzo blisko do Dąbrowy i to jest w programie policzone. Nawet wskazane są założenia do projektowania, jak to zrobić. O tym mówiliśmy 3 lata wcześniej, jak sięgaliśmy po środki progu na hydroformie w Paprotni, że można to zrobić, ale mieszkańcy Czawa nie są tym zainteresowani na chwilę obecną, żeby im kopać w ogródkę ponownie, bo woda im leci i nie są zainteresowani. Ale to jest w programie policzonym i połączyć z Dąbrową, Dąbrowę połączyć z Raczynami i teraz wszystkie wodociągi chodziły w pierścieniu zamknięte, z każdej strony. To są bardzo krótkie odcinki. Tutaj pod Raczynie, Raczyny 2 km, Dąbrowa, Kamianki, Czabaje, Dąbrowa to jest 1,5 km, bo może nawet mniej. I jest pozamykane wszystko. To znaczy, to by był najlepszy ten trzeci, bo dalej pewnie najdroższy. Ale chodzi o to, bo na przykład zmęczy ciągle do przesłania, żeby awaria wystąpi na nie sieci, tylko przepompowni Paprotni, to wraz nie mamy, który ten. A jeżeli by była już Dąbrowa, jak powstanie na ten, no to będziemy mieli Dąbrowy. Tylko pamiętajcie, że jak mówimy o opierścieniu z Dąbrowy, tylko samej Dąbrowy, to trzeba wywiedzić studnię awaryjną. My mamy tam studnię podstawową i studnię współdziałającą. Przepraszam, inaczej pomyliłem. Studnię współdziałającą musimy wywiercić, bo awaryjna jest zrobiona. Dąbrowa chodzi na 2 studniach, ale tylko studni podstawowej i awaryjnej w przypadku awarii, bo korzysta z, obie studnie korzystają z tego samego złoża wody podziemnej. Natomiast współdziałająca studnia musi być wyrzucona z placu hydroformy 150 metrów. Jest miejsce wskazane, gdzie ta studnia ma być w programie Dąbrowa, ale nigdy do tego nie dążyliśmy, bo traktowaliśmy jako odrębny wodociąg Dąbrowa, a odrębny wodociąg Paprotnia, ale gdyby doszło do połączenia, to trzeba było jeszcze odwiercić jedną studnię. Koszt wiercenia jednej studni to jest dzisiaj około 200 tysięcy złotych. Kiedyś to robiło się za 80, za 90 tysięcy, dzisiaj to jest około 200 tysięcy złotych. Na złożach głębokości, bo w Dąbrowie takie są 80 metrów. Pod uwagę to, że jeżeli Kamianki
a wywodnik jest z lat 70. już ulega radni. Jak pójdzie większe ciśnienie, to się te kamionki się rozsypią tam. Ale ja mówię w kamionkach, które są do przełożenia od samej hydroformy rury wszystkie. Na czabajach i na tej części laski, które są staro, dawno położone. Ale nie ma zgody społecznej w chwili obecnej, żeby wykonać ten zabieg. Myślę, że kiedyś się to dojrzeje ta sprawa, ale jest to temat otwarty, w każdej chwili do niego można wrócić, nie jest zamknięty temat, on jest otwarty. Nawet w programach jest policzony temat. W programie Paprotni, w programie Dąbrowy i w programie Kamiany to jest policzone. No. Więcej ilości tej wody, to inne jest teraz w ludzi głębinowych, we wsi jest po kilka. Także problem, tak to problem z tą wodą jest. Ja znaczy wczoraj byłem właśnie, nie będę nazwiska nie operował, ale który świnie ma i miał studnie problemy ze z tym, także to nie jest naszykowany na wersji do morzenia, każdy ma pojedynko zamontowany. To nie chodzi o drobnego, bo pojawiło się jeszcze dużo sklepów, co by mogli w butelkach użyć na prawie tego kolegi. Duże zadowce, jakby brało wodę do wodociągu, to by się spadło na kawałce. Ja powtarzam wypowiedzi społeczeństwa. No, ja bym nagle zapowiedział. Nie jest tak, że to nie duży, nie tylko mały. No ale ta awaria była bardzo krótka na szczęście, bo ona trwała pół dnia, bo już o godzinie, jak zaczęli rano przed 8 zamknięte wody zaczęły usuwać, to już po godzinie 14 dostałem telefon, że już woda jest 2,5 atmosfera ciśnienia w sieci, czyli zostało usunięte. No ale na początku było, nawet mówili, że może to i dwa dni potrwać, bo to jest duży przekrój, 315 rury było. Poszło sprawnie. A dzisiaj kamianki znów stoją na rozgałęzieniu, kamianki Wańki, Nicki i Lackie. Tam na tej krzyżówce przy tym drodze do Nicek przez most jest to awaria. Cierają. Na hurtowni nie ma, gdzieś trzeba szukać u wykonawców tej rury. No. Ale szanowni państwo, tworząc programy wodociągowania, dajemy możliwości podwyższenia ciśnienia, pobicia ciśnienia w sieciach, jak również bezpieczeństwo wodne w przypadku połączenia tych stacji. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogłoby być. To jest na następne lata i może częściowo byśmy jeszcze za 20-30 lat mieli dyskusję o przekładaniu rur na większe przeprawie. No. Bo to wtedy podbija ciśnienie z dwóch stron, bo ta woda sobie krąży dookoła wszędzie. Nie? A wszędzie woda jest badana, na każdej stacji jest dobra. Kamianki szczególnie mają duży zapas wody nad tą rzeką. Tam jest nie do przelania w ogóle. Tam ile byś nie był, to zawsze jest lustro takie samo. Także i płytko jest, bo tam jest 30 metrów, a nie tak jak na Dąbrowie 80 metrów, a na Paprotni 60 metrów. No. Także to jest ewenement w Kamiankach, że no tam zresztą cała rzeka Kołodziejka i ten wokół Kołodziejki stoi na zdrowie. No. Także tutaj nie ma co ukrywać. To jest bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy radni jeszcze mają jakieś pytania? Nie widzę. Wróciły do mnie protokoły z poprzednich sesji. Czy radni zgłaszają jakieś uzupełnienia, poprawki do tych protokołów? Nie widzę. Stwierdzam, że wobec braku poprawek Rada Gminy przyjęła protokoły z 25. zwyczajnej, 26. nadzwyczajnej i 27. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przesmyki. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 28. zwyczajną sesję Rady Gminy Przesmyki. Dziękuję państwu za przybycie.